Pytacie Państwo, co to jest gorączka, skąd się bierze, jak z nią postępować, po co ona jest. Wytłumaczymy w tym odcinku. Zapraszam. Ten film nie jest poradą medyczną ani zaleceniem lekarskim. Jest tylko stwierdzeniem pewnych faktów. Natomiast, jeżeli potrzebujesz porady medycznej, udaj się do lekarza. Człowiek jest organizmem stałocieplnym. Pod pachą badamy temperatura 36,6 stopni Celsjusza. To jest standard prawidłowo. U dzieci badamy to, na przykład w odbycie, jest to 37 stopni, bo wewnątrz zawsze jest troszeczkę cieplej. I to jest standard. Natomiast jeżeli badamy temperaturę pod pachą, jest ona w granicach 37 stopni, to jest to stan podgorączkowy, że coś się dzieje, to jest informacja, że organizm z czymś walczy. Natomiast jak już mamy 38 i do 40, no to to już jest gorączka. Skąd się bierze? Jest to reakcja obronna organizmu na tak zwane pirogeny, czyli substancje obce naszemu organizmowi, które się wzięły na przykład z rozpadu pewnych obcych patogenów, wirusów, bakterii. Ale to jest dopiero później Bowiem, jeżeli nasz organizm spotka się z patogenem, to w pierwszej kolejności zużywa do walki witaminę D3 i C oraz taka substancja jak jod. Kiedyś jodu było dużo, witaminy D było dużo w pokarmach, więc nie było tak często tych chorób zapalnych. Natomiast w tej chwili, przy braku tych elementów, pierwszym elementem, który jest przez nas wytwarzany bo jest to gorączka ale jeżeli człowiek ma wysoki poziom witamin D3 minerałów to nagle przychodzi do mnie, ja patrzę miał poziom witaminy D 100-200 nanogramów na mililitr, a w tej chwili ma 60 człowiek się dziwi ale jak spojrzymy na Schillinga, czyli rozmas leukocytów, wtedy widzimy, limfocyty poszły do góry, neutrofile poszły do dołu. Jest to papierek lakmusowy, który pokazuje, że miałeś człowieku kontakt z wirusem. Organizm nawet Cię nie informował ale o tym, że walczy. Ale ponieważ Ty go zabezpieczyłeś w broń, Szybkiego rażenia, a więc witaminę D3 i J witaminę C to Ty nawet nie wiedziałeś, że przechorowałeś. Tak na przykład, nasi podopieczni bardzo często przechodzą nawet bez katarów. Tak troszkę jakoś inaczej się czują, gdy cała rodzina przez dwa tygodnie leży z gorączką 40 stopni, ale oni nie brali suplementów, natomiast nasz podopieczny brał. I tylko właśnie badanie Schillinga pokazuje nam, że miałeś kontakt z wirusem. Nie wiemy z jakim. Ale na przykład koronawirusy mają jedną charakterystyczną cechę. Jak badamy badanie sołczek, takie badanie niebolesne, mówiłem już o tym badaniu, i pokazuje nam, że cynk nagle idzie do tkanek. To już jest sygnał, że mieliśmy do czynienia z koronawirusem, ponieważ cynk jest elementem blokującą, blokującym polimerazę tego wirusa. Wszedł do komórki, ale organizm wpuszcza cynk do komórki, żeby zablokować namnażanie wirusa. Zresztą Antony Fauci, główny epidemiolog amerykański, jak już się skończyły te wszystkie epidemie, powiedział: Zacytuję. Tylko witamina C, D3, cynk, selen i żelazo gwarantowały podwyższoną odporność przeciwwirusową. Główny epidemiolog, który na samym początku optował tylko za szczepieniami. Po epidemii, w efekcie wyników tych badań, stwierdził i powiedział to, co przed chwilą cytowałem. I przypomnijmy, że J który siedzi w błonach komórkowych, broni nas jako ten główny utleniacz wroga. Ale gdy te wszystkie pierwszoliniowe zabezpieczenia nie dają rady, patogen wchodzi, efekt rozpadu jego tkanki to pirogeny. Układ immunologiczny widzi obcego i dawaj co podnosi temperaturę. Dlaczego? Ponieważ interferon zaczyna być produkowany dopiero w temperaturze 38 stopni w górę. Więc temperatura nie jest nam przeszkodą, ona nam pomaga. I grozić nam może tylko zbyt wysoka temperatura zbyt długo. Chodzi o przegrzanie głównego kierownika naszego organizmu mózgu. Dlatego dawno gdy studiowaliśmy i medycyna stała na nogach, zalecało się jedno: matka dostaje zwolnienie lekarskie i siedzi przez noc nad chorym dzieckiem i robi okłady. Gazę moczy w ciepłej wodzie, ciepła jest dla mnie, jak mam 36,6, a gdy dziecko ma 38, to dla niego jest to chłodna woda, bo gdybyście wzięli chłodną wodę do okładów, to moglibyście doprowadzić do przechłodzenia i wywołania jeszcze przeziębienia. Wylalibyście dziecko z kołyską, nie tędy droga. Więc okłady w ciepłej wodzie, z ciepłej wody na szyję i na czoło. Wtedy chłodzimy mózg, żeby nie został przegrzany, a organizm sobie poradzi. On nawet do 41 stopni może sobie spokojnie. Jeżeli gorączka jest hektyczna, trzyma się długo, dzień, dwa, to musimy obniżyć temperaturę. Są jedyne przypadki, kiedy należy na początku obniżać temperaturę, nie czekać dzień dwa, to jest niewydolność serca, niewydolność oddechowa. To jest taka sytuacja, kiedy podwyższona temperatura, która doprowadza do zwiększonej pracy serca, może doprowadzić do uszkodzenia i martwicy, czyli zawału serca. To są jedyne sytuacje, kiedy na początku trzeba zbijać. I jest jeszcze jedna, kiedy dziecko reaguje na podwyższenie temperatury drgawkami. To zdarza się tylko u dzieci, które otrzymały pewne dobrodziejstwa i w związku z tym doszło do uszkodzenia neurologicznego. U dzieci, które nie dostały tych dobrodziejstw, nie spotkałem jeszcze, żeby podwyższenie temperatury doprowadziło do drgawek. Ale jeżeli oczyścimy mózg z metali ciężkich, z tiomersalu, rtęci, wtedy te drgawki przy wysokiej temperaturze wycofują się. Jeżeli musicie już użyć jakichś środków aptecznych do zbijania temperatury, to tylko nie paracetamol. Chociaż medycyna głównego nurtu go zaleca. Dlaczego? Ponieważ paracetamol zmniejsza stężenie glutationu w wątrobie, czyli tego głównego czynnika detoksykującego. Raczej doradzałbym podawanie wtedy acetylocysteiny. Substancja, która jest podawana jako mukolityk, czyli sub, coś, co rozrzedza śluz, tnie śluz ten gęsty, żeby łatwiej było odkrztusić. Ale ważne, że N-acetylocysteina, czyli to ACC apteczne, dostarcza nam cystationiny, czyli połączone wiązaniem siarczkowym dwie cząstki cystyny. Cystyna jest jakby prekursorem glutationu. A nie możemy podać samej cystyny, bowiem ulegnie strawieniu w żołądku. Natomiast cystationina, czyli coś z połączenia dwóch cystyn, jest odporne na czynniki żołądkowe. Można podać glutation dożylnie, no ale to już inna bajka. Natomiast jeżeli już macie podać, to już prędzej zwykło polopirynę. Ten kwas acetylosalicylowy, wyciąg z kory wierzby, to jest właśnie to. Bayer zaczął to produkować. Przebitkę ma prawie tysiąckrotną, jeśli chodzi o koszty do zysków ze sprzedaży. Natomiast osobiście, parę lat temu, gdy miałem wyjeżdżać i miałem wysoką gorączkę po wyrywaniu zęba, czułem, że mnie telepie. 40 stopni. I brałem wtedy łyżeczkę witaminy C czubatą, czyli co najmniej 5 gram co 40 minut. Bo jak mnie zaczynało telepać, łyżeczka. Popijam wodą. Już jest lepiej. Zaczynam zasypiać, mnie znowu telepie. łyżeczka. Przez 6 godzin zjadłem 12 łyżeczek. 12 razy 5? 60 gram. 60 gram. Nie jeden gram. I rano się obudziłem, nie było gorączki, mogłem lecieć na wycieczkę. A już myślałem, że mnie wtedy schaltują, bo gorączkę widzą te wszystkie termografy na lotniskach. Ale się udało, nic nie było. Widzicie, to jest też kolejny sposób na obniżanie temperatury. Oprócz witaminy C, jest jeszcze jeden wspaniały naturalny środek obniżający temperaturę to czarny bez. Tak, kwiatostan, wywar z kwiatostanu, jak i sok z czarnego bzu. Ale uwaga, nie można przedawkować, bowiem może skończyć się biegunką. Więc zapamiętajcie: gorączka jest naszym sprzymierzeńcem. Chyba, że macie lokalną, na przykład, robi się temperatura w efekcie stanu zapalnego. To także witaminą C możecie obniżyć tą temperaturę oraz innymi substancjami, takimi jak leki przeciwzapalne, przeciwbólowe. Tylko, że tamte leki mają to do siebie, że mogą uszkadzać żołądek. Te wszystkie majamile, ketanole, voltareny są to leki farmakologiczne z apteki na receptę. Można. Ale trzeba przeczytać o efektach ubocznych. Nie wolno ich stosować, jeżeli ktoś ma stan zapalny żołądka czy wrzody aktywne żołądka, bo można doprowadzić do perforacji. I myślę, że taka wiedza o temperaturze Wam powinna wystarczyć. Do zobaczenia, komentujcie, łapka w górę.